the city of radiant virtue. It is time to reveal the truth of its darkness. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Zagrajmy The Mage Seeker. Kontynuujemy naszą przeprawę przez tę siedzibę łowców magów. Nawet nie pamiętam, gdzie się mieści teraz. Chyba Mewisko się nazywała ta miejscówka? Dobra. Dalej nie wiem, czy rozbijanie tych wazonów cokolwiek daje, ale... Robię to na wszelki wypadek. Wybranie tych mniejszych, bo wiadomo, z tych większych dostaję po jednym zasobie, nie? Kurde, serio? Ej, seriously? O, dobrze! Zapomniałem o tym. No ej, jakim cudem? Bardzo ładnie. Szkoda tylko, że to tak nie... Szkoda tylko, że tego typa nie zdjąłem trochę wcześniej, no ale trudno. Dobra, zobaczmy, co się kryje dalej. Kolejne pomniejsze dzbany do rozwalania. No ale póki co nic więcej tu nie widać. No mapka nie jest jakaś mega duża. Co my tu mamy? Atuty. Naukowcy łowców magów tworzyli w tajemnicy zaklęcia z atutami. Działają one jak zaklęcia Leilani, ale każde z nich zapewnia dodatkową korzyść. Sylas nie może jednak zachować tych zaklęć po zakończeniu misji. Okej, bo pewnie będą za silne. Fireball z pokrzepieniem, zwiększa obrażenia fizyczne, albo z zwiększonymi obrażeniami magicznymi. Poproszę to. Zamiast tego. I uleczony jeszcze zostałem, nice. Ten czar wygląda jak dzieło Leilani. Z tą różnicą, że jest strasznie niestabilny. Czary mogą się przydać, ale powinienem je zniszczyć przed odejściem. Okej, spoko. Czyli schodzimy jeszcze niżej. Ładnie, trzech jednym strzałem zdjętych. Buena sort. Okej. Teraz co jest tutaj dalej? To jest też dobre pytanie. Okej, więcej typiarzy. Tam trochę ognia. Tutaj też. Oh, come on! Okej, to poszło szybko. Jakby sobie teraz o zdobyciu tego trofeum, nie?
ładnie. Jakoś to poszło. Chociaż mogłem w sumie jeszcze ukraść od niego ten ogień. Tak na szybko. Ale najważniejsze, że udało się wygrać, nie? Nie straciłem aż tyle życia, ale kupię sobie podkę tak na wszelki wypadek. Okej. To jakoś wyszło, choć no, nie do końca tak jakbym chciał, żeby wyszło. Mocniejsi. Kurde, no dawaj. Jest! Właśnie widziałem takie trofeum na liście, że trzeba tak zahaczyć szybko typiarzy i chciałem je najpierw wykonać. Na szczęście się udało. Zanim ich pokonałem. Dobra, kolejna poteczka i lecimy dalej. No ej, come on! Okej, zdjęty. Kurde, nie zdążyłem zahaczyć sobie tego czaru od niego. Co? Widzę, jest dobrze, jeśli chodzi o ogólnie walkę. Ale no, nie powiem, liczę na jakąś kapliczkę, no bo aktualnie mam 0 potek i nie lekko ponad pół HP. Okej, kolejne spele, no to mamy leczenie. Wir powietrzny, wzmocnienie zdrowia, albo... A, to jest to od tych. Czego chcesz? Chodź. Jedziesz. Nie jadę. Jedziesz. A kurwa, co mam tam robić? Olać. Symbolicznie. Jak już rok temu nie szłeś se chodzić, to ten... Patryk, wujek, specjalnie tu przyjechali, czy mamy polać? A ty nie umiesz raz na rok pojechać do tego? Już Marysia tu przyjeżdża z Olą i Maja. Tak, a potem ich starzy stają na kawuśkę i będą sobie gadali ze starymi. Iście, karaoke nie ma, z kim dzień tam się do 23 której. Jest 14. 13.33. Idziemy tam, wracamy. Wypicie kawę to nie jest problem. Założysz się, kurwa? Oni potrafią zrobić sobie kawę i ją pić, kurwa, 3 godziny. Dobra, i co my tu mamy? Mamy ten wir powietrzny i więcej życia, albo to pole od ponurnika i zaklęcia skopiowane od wrogów zadają więcej obrażeń magicznych. Okej, okay, no jak mam wybierać, to wezmę sobie chyba to maksymalne zdrowie. Tylko chyba zamiast tego, bo jednak to jest dobry, wolałbym to mieć. Nie, okej, okay, mamy leczonko z podwyższeniem zdrowia. A i dobra, i to się liczy, to się jako kapliczka to się liczy. Kurde, nie zdążyłem zabrać. Mapa wygląda. Okej, okay, no na górę tutaj chyba idę w tą stronę do jakiegoś sekretu, myślę.
Okej, czy mogę uwolnić tutaj te osoby? O dziwo, tych nie mogę zniszczyć. Może dziwne. Seriously? Dobra, ej, moment. Poszło. Ale to jest chyba. Wtedy chyba jednak mam iść, tak mi się wydaje. O, sporo ich tu. Czekaj, do tyłu. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie. Raz, dwa, trzy. Dalej, dalej, dalej. Okej, to się nawet udało. Dobrze, spoko. Dobra, to zobaczmy, co się tutaj kryje dalej. Tu mamy skrzyneczkę. Mamy chyba 30 zasobów. Uuu, 50 tym razem. Okej. O, tu mamy kolejne srebrne skrzydłe. Właściwie srebrne skrzydłe go, kolejnego, powinienem powiedzieć. Dobra. Okej, tu idziemy chyba powoli na powrót, czyli wracamy powoli do... Nie mogę otworzyć, kurde, tych klatek i wypuścić. To jest dziwne. Nie, ktoś tego nie przemyślał, czy co? Tutaj. Kolejne 50 zasobów. Lubię to. Wiecie, co mnie zastanawia? Jakim cudem Sylas, mając tak ciężkie kajdany, potrafi tak szybko robić taki doskok, nie? Dobra. No okej. To jest wszystko dobrze. Więc idziemy dalej. Okej, kolejne zaklęcie. A co z tym idzie? Kolejne leczenie. Okej, wzmocnienie zaklęć 3. Albo... ten strzał z pokrzepieniem. Niech będzie to. Życie mi co prawda chyba spadnie. Chociaż dobra, weźmy sobie zamiast tego. Żeby tego życia aż tak nie tracić. Chyba szkoda to wykorzystać, szkoda to zmarnować, nie? Lecimy dalej. Okej, teraz już ma tylko liniowo do końca, tak mi się wydaje. Arenę. Mamy typiarzy. Ej, serio? Ej! Ej! Tu. Troszeczkę. Okej, dobrze wiedzieć, że jeśli mam typa namierzonego, ale... i wcisnę po prostu Y, no to on od razu zostaje tego, nie muszę go tak namierzyć. Mogę, jeśli po prostu jest tak o, już zaznaczony, to mogę po prostu wcisnąć lewy trigger i go tak... mogę tak zgarnąć jego magię.
Ej no, come on, ludzie! Raz, dwa, trzy... Nie. Dobra, chwila, moment. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Ogień, ogień. Lód. Te naprawdę! Nie, nie poszło mi to teraz trochę. No ej! Jest i ten auto-aim. Tu. Co ja akurat miał z... Czemu ta zbroja niweluje w ogóle damage? To jest dla mnie takie dziwne. Czyli damage magiczny, o to mi głównie chodzi, nie? Padł. Okej, okay, sami wiatrowy widzę niestety. Okej, okay, mieliśmy tutaj taką małą arenę. Okej, okay, tu nie przejdziemy, bo stamtąd tylko typiarze wyłazili, ale tutaj dalej możemy chyba przejść. Albo i nie. Z żalem rozstaję się z tak przydatnymi przedmiotami, ale są zbyt niestabilne. Okej, okay. A ciekawie, jak on to niszczy na przykład, nie? Jakby jak ktoś to ja tak, ja wiem, że to jest magia, wiecie, można jakoś tą swoją mocą jakoś tak to trochę... Jeszcze wiecie, tak jeszcze bardziej to destabilizuje, to po prostu się rozpada na kawałki, nie? Ale no, no ciekawe to jest po prostu. Jak on to konkretnie właśnie niszczy? Taki sam charakter pisma, jak w książkach, które Luke zdała mi w więzieniu. To musi być Durant. Wyobrażam sobie, do czego łowcy magów mogą potrzebować jego wiedzy na temat petrocytu. To źle wróży dla magów. Okej, okay. No i połączniak complete. 20 minut nam zajął, więc myślę, możemy się zająć jeszcze misją główną. Łowcy magów myślą, że prześcigną nas w czarotwórstwie? Ha! Powodzenia! Ale sądząc po dokumentach, które znalazł Durant, łowcy magów coś knują. Przyszło ci do głowy, że twoja mentorka może mieć z tym coś wspólnego? Nie znasz Kary. Jest bardzo zaborcza wobec swoich czarów. Łowcy magów nie złamą jej tak łatwo. Niszcząc ich laboratoria, powinniśmy wypatrywać kolejnych wskazówek. Okej. Okay. Dobra, zaklęcia. Okej, okay, zaklęcia mam dalej przypisane takie, jakie były. Spoko. Fireball, czy to... No dobra, już wolę tego Fireballa, nie? Ale patrzcie, to jest dziwne, na przykład, dlaczego Fireball w naturę nie bije więcej? Czy w Refire, po prostu ogień. Bo jak co, ale wydaje mi się, że ogień powinien troszeczkę więcej bić, jeśli chodzi o obrażenia natury, nie? Okej, okay, to mogę sobie podbić zdrowie, albo obrażenia. O, dobra, nie chcę gadać, chcę iść do Leilani. Zobaczmy, jak to wygląda u niej z zaklęciami. Mogę zrobić to, tego jeszcze nie. Tutaj tych dwóch nie mogę. Mogę zrobić to, żeby odblokować sobie dalszy postęp ewentualnie.
Tutaj tych dwóch nie zrobię. Stąd nie zrobię nic. W ogóle to się okazuje, że to jest coś mistycznego, nie? Te są mistyczni wrogowie, a to są porażające, czyli po prostu ogień. No, piorun i mrok bym powiedział, nie? Najbardziej by to pasowało. Dobra, mogę podnieść zdrowia, mogę podnieść damage i kupić sobie to. I wiecie co, chyba tak zrobię. Tutaj sobie stworzymy to zaklęcie, żeby po prostu otworzyć dostęp do kolejnych zaklęć. I później do większej ilości many. Ale zobaczmy, manę mogę wziąć w których drzewkach? W naturze? W piorunach? A, i to tyle. Okej. Okay. O tak, bo jeszcze w lodzie wziąłem wcześniej. Dobra, czyli tylko pioruny i natura mi została. Ale żeby zdobyć te... Żeby właśnie zdobyć to, to ja muszę poznać tych kolejnych wrogów, którzy używają danych tych zaklęć. A tutaj na razie, zanim będziemy szli w kolejne dodatkowe miejsce na zaklęcie, no to podbijamy sobie na razie obrażenia magiczne. O, już mogę po to iść. Myślałem, że muszę wszystkie trzy wykupić. Okej, okay, znaczy, w sumie może muszę, tylko to jeszcze nie jest powiedziane tak wprost. Nie wiem, no zobaczymy, jak po kolejnej misji wykonamy, czy będę mógł kupić ten upgrade. Więc dobrze, co nam zostało teraz? Zatoczka Kornetu. Znalezione ślady wskazują, że Kara jest w Zatoczce Kornetu, bogatym nadmorskim mieście. Znajdująca się tam forteca łowców magów wygląda na dobrze strzeżoną. Zinfiltruj twierdzę i poszukuj mentorki Leilani w lochach. Okej, mamy powietrze, naturę, ogień i lód. No dobra. No to oczywiście tych dwóch naszych wygnańców, których mamy, to proszę mi tutaj podpisać. Wróć, przypisać. No i lecimy. Okej, okay. Znajdź siedzibę łowców magów i znajdź Karę. Osobny quest. Znaczy, osobny quest, osobny cel. Okej, okay, tak wnioskując potem, to pewnie kanałami się tutaj dostaliśmy. Lśniący biały marmur i smród elitaryzmu. Zatoczka Kornet jest demacjańska do bólu. Dobra.
wezwać łowcy mogów, tam było, że jeszcze ukryć dzieci. A, dobra, czekaj, no jak idziemy tędy oczywiście, bo tu jest coś... Plugawi magowie. Tu jest coś ukryte. Nie jesteście tu mile widziani. O, naprawdę? Co ty nie powiesz? Nie zorientowałem się. Wow, plus 90 tu było aż. Nie mała sumka. O, kolejny srebrny skrzydły i kolejna skrzynka z zapasami. No. Kurde, aj, przecież nie sprawdziłem tego srebrnego skrzydła w kryjówce, które zapasy dawiał. Gdy byłem mały, chciałem ukryć się na statku i uciec. Tkwienie w więzieniu, gdy morze i wolność, jaką oferuje, jest na wyciągnięcie ręki, to prawdziwa tortura. Ryby, pułapki na krabę i wolna magia. To mój szczęśliwy dzień. Okej. W jakimś stopniu być może, tak. Dobra, tutaj zgarnięte. Do kapliczki w razie W mam cofkę, nie? Żeby mieć leczonko. Dobra, to jest... A, to nie jest to jest żaden! Tak nie mówić, co, jakiego on czaru będzie używała, żadnego, bo to jest po prostu jakiś nowy, zwykły przeciwnik z łowców magów. A to kto? Oberon. Okej, okay. Imię jak faceta, ale to jest laska chyba. Obserwowałam cię, poruszasz się z taką gracją. Chętnie nauczę cię, jak poruszać się jak wiatr. Proszę! Wyrzutek wiatru? Pracuję z grupą rebeliantów. Zrobilibyśmy dobry pożytek z twojego talentu. Masz oko do wyjątkowych ludzi, przyjacielu. Prowadź. Okej. Okay. Dobra, no... Skoro... Dobra, inaczej. Skoro już gra mi mówi, że jest to jednak facet, no to idźmy tą narracją. Chociaż ewidentnie widać, że jest to kobieta. Więc dobra. Oberon, elitarny mag wiatru. Grad kopnięć. Okej. Okay. I zwiększone obrażenie od wiatru. No na razie nie mogę jej przypisać, ale mamy kolejnego wyrzutka w ekipie przynajmniej. Dobra, to już się powtarza. Ten typ sprawia same problemy. Może do czegoś się przyda Hezbefowi. Wysłać go do laboratorium? Nie. Kapitan kazała przekładowo go ukarać. W takim razie mogę czynić honory. Odsuń się. Nie ma przejścia. Nie dam rady go uratować. Ale są inni, którym mogę pomóc. Co ty gadasz, Sylas? Skokaj tu, na górę, pyk, lecimy do nich, nie? Dobra, to już są same powtórki tych dialogów, więc dlatego nie będę czytał. Dobra, ile to będzie teraz ile? Też plus 90. Okej. Okay. Widziałem zmaskowaną panią, gdy byłem mały. To prawda, przysięgam. Byłem w lesie z Erianą. Bawiliśmy się, goniliśmy lisy, rzucaliśmy w siebie żołędziami. Nagle zza drzew wyszli mężczyźni uzbrojeni w miecze. Pytali o naszą wioskę. Ilu żołnierzy mieliśmy, jaką obronę. Eriana była odważna, jak zwykle, ale uderzyli ją i runęła na ziemię w oszołomieniu. Próbowałem zgrywać odważnego, ale mężczyzna powiedział, że zabije Erianę, jeśli nie zacznę mówić. Zanim zdążyłem otworzyć usta, obok mnie rozbłysło ciemne światło, z którego wyszła zamaskowana pani. Widziałem ją wyraźnie. Chłodne spojrzenie, fioletowe oczy, skute łańcuchami skrzydła, zabójczy ogień w dłoniach. Spojrzała na uzbrojonych ludzi i wyrzekła do mnie: uciekajcie. Proszę, ktoś miał... Znaczy, ktoś miał przyjemność i ktoś nieprzyjemność spotkania Morgany. Okej, okay, no nie, no tak dałoby się tam przejść, no come on. What? Jak ja spadłem? Okej,
Okej, okay, ładnie. Tutaj dalej idziemy. Ale tam jest skrzyneczka, no to oczywiście nie będę jej omijał przecież. Let's go. I to znowu to za 90. Ej, kurde, jak ja będę takiej ilości tego zgarniał, no to... Ja dość szybko się wyupgrade'uję. Ej! Jezus! Co? Ej, nie gadać, ja to muszę trzymać, żeby to się triggerowało, naprawdę? Nie, dobra, czy po prostu gościu stoi w takim durnym miejscu. Dobra. Do ołtarzyka już się raczej nie cofnę, ale trudno. Nie mogę tego zapomnieć, a to coś nie chce zapomnieć o mnie. Wiele par oczu w ciemności. Oczy, które nigdy nie mrugają, obracają się w oczodołach, ale cały czas mierzą mnie wzrokiem. Gdy usiłuję za nimi podążyć, ta prowizoryczna twarz zamyka je, jak wygłodniała bestia zamyka paszczę, a zza zaciśniętych zębów i suchego języka słyszę krzyki mojego konia, tego, którego kupił mi ojciec specjalnie dla mnie. Tuż za oknem. Minęły 2 tygodnie, odkąd znalazłem go martwego na wybiegu. Gdzie jest ojciec? Dalej słyszę ryk i ten kopyt, kroki. Mówią, że te dźwięki to jedynie rozpaczliwe wspomnienia, ale w takim razie czemu przemieszczają się, gdy leżę w bezruchu? Za oknem, za drzwiami, przed mymi oczyma. Krążą w kółko, ptaki kraczą, a ich cienie rosną, są coraz większe, znów je słyszę. Oj. Ho, proszę, ktoś Fiddlesticksa spotkał. No, spotkał, to w dość dużym cudzysłowie jest wzięte. Co jest tutaj dalej? O, jest ołtarzyk, to mi się akurat podoba. Kolejna notka i jeszcze więcej zasobów. Znowu 90. Kapitanie Verin, pragnę zwrócić uwagę na palący problem, złowrogie, magiczne zjawisko grujące się na stołach całej Demacji. King's Gambit, nieszkodliwa zabawa, skądże znowu? Toż to odprawianie w tajemnicy plugawe czarodziejstwo. Co tak naprawdę wiem o pochodzeniu tych kamieni, które zapoznają młodzież ze wsi z nieustraszoną gwardią. Sama koncepcja kamieni śmierdzi magią. Zatroskani obywatele donoszą o innych wersjach z symbolami o nieznanym, ale zdecydowanie plugawym znaczeniu. Proszę o pozwolenie na poprowadzenie grupy zadaniowej odpowiedzialnej za zbadanie tego zjawiska. Niezwykle zatroskany młodszy podżegacz łowców magów F. Falden. PS. Proszę o 7 porcji petrucytu do zbadania zestawów kamieni Telstone pod kątem magii. Przegrałem 23 razy z rzędu z tym wieśniakiem zelem stalowym w rumaku. On musi być oszukańczym magiem. Ja pierdolę. Jest tak, jakbym jak cię ograł 23 razy w szachy, gościu. Ja cię nie ograłem dlatego, że... Okej, czczą tutaj zamaskowaną panią. Widać, nawet ludność miejska potrzebuje cudów. Okej, a wracając do tego, co chciałem powiedzieć. To, że cię goście ograłem w szachy 23 razy z rzędu, to nie dlatego, że ja oszukuję, tylko dlatego, że ty po prostu jesteś debilem i po prostu się podkładasz. A, uciszył mnie. Na chwilę, co prawda, ale wystarczyło. Ej no, come on! No, musiałeś, typie, się wjebać normalnie! Do siedziby łowców magów, okej. Dead. Dobra, poczekajmy, aż się odnowi. I pięknie. Co dalej? Znowu mamy te większe dzbany, które warto rozwalać, bo to zawsze jedna sztuka zasobów. Okej,
Ciekawe są te kryształy, nie? Okej, mamy znowu ołtarzyk. Ale wiecie co? Tym razem sobie go odpuszczę. Dobra, i będzie? Jest jakaś taka mini walka. Okej, jeszcze mnie utrafił skubany. Okej, okay, aż tak nie oberwałem, no ale w sumie mogę się do tego ołtarzyka przejść. Chcę wszystko poodzyskiwać. Okej, mam cię. Czekamy. Pięknie. Szybkie szachowanie tak naprawdę tymi umiejętnościami. Oj! Teraz się nie udało tego zrobić tak, jakbym chciał to zrobić. Ty się oderwał w ogóle? Chyba gościu własnym spellem dostał. Z tego co widziałem. Dobra. No i powoli do przodu. Wejście do laboratorium powinno być gdzieś tutaj. Dobra. To dobrze, że mówisz, Sylasie, no bo ja bym tego raczej nie wiedział. Choć w sumie z drugiej strony, skąd on to wie, nie? To jest też osobna kwestia. Bo raczej nie zwiedzał laboratorium. Chociaż dobra, w sumie. To nie mógł zwiedzać. Nawet tego nie chcąc, nie? Zaś za 90? Tak! Ej, ładnie! No patrzcie, jak to leci! Już mi stać na kolejny upgrade łańcuchów. I niestety tylko łańcuchów, no bo niestety, ale nie chcą mi dropić żadne nowe zaklęcia. To mnie troszkę boli. Dobra, to się liczy jako zwykły cios, to tyle dobrego. Wszystko. Tak sobie zerknę, ale tak. Kurde. Zły guzik wcisnąłem. A proszę, klasycznie za jakąś tertą książek. Kolejny loch, kolejne nory brudu i rozpaczy. Wydostałem się, ale nie mogę uciec. Okej, tutaj to jest chyba jakaś laska, tak mi się wydaje, tych łowców magów. Okej. A kurde, może miałem to powiedzieć jeszcze w pierwszym odcinku, a finalnie tego nie powiedziałem. Wiecie, czego mi brakuje w LoLu, jeśli chodzi o Erkę Sylasa? Bo on może zabierać od wrogów, ale czemu nie może zabierać swoich sojuszników? Bo lorowo to w komiksie on od jakiegoś ze swoich sojuszników zabrał trochę magii. Okej, okay, mamy tutaj chyba rekrutów wreszcie. Jaki szaleńc stworzył coś takiego? Powinniśmy spróbować zwerbować tych magów. Przydaliby się w mojej drużynie. Masz rację. Ci magowie mogą być chętni walczyć w naszej sprawie. Ten naukowiec, Lord Erdred, pozwalał na nas eksperymentować. Więźniowie znikają, po czym wracają zmienieni nie do poznania. Bez obaw. Dopilnuję, aby za to zapłacił. Rekrutacja. Napotkasz magów gotowych dołączyć do twojego powstania. Porozmawiaj z nimi, aby ich zwerbować. Kiedy napotkany rekrut dołączy do jednego z towarzyszących ci wygnańców, wygnańcy otrzymują...
Wygnańcy otrzymają ulepszenia w miarę pozyskiwania nowych rekrutów. Twoja kryjówka będzie powiększać się wraz z twoją armią. Niektóre obiekty są ulepszane w miarę pozyskiwania nowych rekrutów. Można też odblokować nowe obszary. Nice, super. Widzę ból w twoich oczach. Ci drani za to zapłacą. Tak, czas się z nimi zmierzyć. Okej, to jest dla ziomeczka. Ona do niej. Okej, spoko. Myślę, że nie będę czytał wszystkich tych gadek o tych rekrutów, bo to się będzie w większości powtarzało. Ale możemy co jakiś czas... Ale będę raczej... Znaczy, nie jakiś czas, po prostu będę je najczęściej przepuszczał. Jest jakiś Yordle z tego, co widzę. Jobs. Człowiek! Pomocy, człowieku! Jezus, nie, to nie pasuje do... To bardziej pod Timo. Tfu, jebać Timo. O, proszę, sam Hezbeth. Podejdź bliżej, a Yordlka zginie. Nie interesują mnie twoi pacjenci. Przyszedłem po ciebie. Dzięki, straszny półnagi człowieku. Okej, czy ja dobrze rozumiem, że my teraz naszym petrucnem przeładowaliśmy te kajdany? Czy co? Straż! Tutaj jest! Teraz ja poeksperymentuję na tobie, Hezbeth! No Syla, złap go na te łańcuchy! Cofnij się! Hezbeth jest mój! Chłopie, no typ ci leci plecami, a teraz go na łańcuchy złapać, to jak skończony idiota po prostu stoisz. To jakiś mi turka Galio. Nic poza tym ciekawego. Tylko jak popka normalnie. Yordlko, czekaj! Jak popi normalnie teraz poleci. No, z tą drobną... Cholera, szybka jest. Z tą drobną różnicą, że popi ma młot, ona ma i tarcza, ona ma... tarczę i taką ala glewię, powiedzmy. Co jest? Nie. Czy to... Aha, hełm giganta, okej. To jest przeciwnik. Ej, no to w sumie tak trochę jak ten. Jak potomek Mundusa z DMC Devil May Cry, pamiętacie? Znaczy, może nie jak potomek, ale jak ta jego matka switchowała całą podłogę tak naprawdę. Trzeba uważać, jaką broń się trzyma. Czy tam w jakimś jest trybie. No kurna. Użyj przeciwny typów magii 150 razy, okej. Dobra, zmieniamy na lód w takim razie. Kurwa! Leć na ogień teraz. A zaś na lód. Ej, kurde, really? Jest? Jest! Dobra, padł. Koleś w wielkim hełmie. Kiedy to coś w ogóle było w stanie tak walczyć?
Petrucytowy olbrzym. Choć łowcy magów nienawidzą magii i chętnie używają jej przeciwko wmagom. No. Okej, okay, jest nasza jest Jorduka, która goniła Hezbefa, ale chyba się jej dogonić go jej nie udało. Pozwoliłaś Hezbefowi uciec! Jest szybszy niż na to wygląda! Gdybym była w pełni sił, nie miałby szans! Trzeba było zostawić walkę mnie. Co Jordka w ogóle robi w Demacji? Jest nas więcej niż sądzisz, ale rzadko przybieramy naszą prawdziwą postać. A, kurde, myślałem, że Sylas ją po prostu widzi przez ten jej magiczny kamuflaż, ale ona go po prostu nie używa. Okej. Okay. Hezbef musiał być ciebie ciekawy. Ty właśnie, a propos Poppy, gdzie ona jest, nie? A jakże, chciał wiedzieć wszystko. Jak działają moce Jordu? Dlaczego żyjemy tak długo? A ja nic z tego nie wiem. A teraz Jobs jest wolną Jordką. Mogę robić co tylko chcę. Iść, gdzie dusza zapragnie. Chociaż w sumie nie mam co robić. Ani dokąd iść. Mam tu swoją grupę buntowników. Jeśli chcesz walczyć z łowcami magów, możesz do nas dołączyć. Powstrzymać eksperymenty? Tego właśnie chcę. Może gadam głosem jak taki... Jak do faceta, to jest babka, nie? Ciężko mi tak dostosować taki niski głosik do takiego w miarę Jordla, nie? Zabierz tam swojego przywódcy, nagi kajdaniarzu! Doskonale. Moi sojusznicy będą pod wrażeniem, że znalazłem Jordlkę. Jordlkę. Musiałem poprawić wymowę. Znalazłeś ją? Czy Kara żyje? Nie było jej tam, a Hezbef nam uciekł. Ale moja misja nie skończyła się całkowitym fiaskiem. Przyprowadziłem Jordla. Ojej, to Jordl? Nie sądziłam, że jesteście prawdziwi. O tak, można znaleźć wszędzie, ale w Demacji jest nas mniej. Macie w tym kraju niedobór Jordli i latających kotów. Ja pierdolę. Nawiązanie do Yumi? Być może. Hezbef wykonywał testy na Jobs. Laboratorium było pełne jego eksperymentów żywych. To, co on wyprawia z więźniami. Najgorszemu wrogowi bym tego nie życzył. Jeśli eksperymentował na Karze, zabijemy go. Odpłać mu za każdą przelaną kroplę krwi. Trzeba być zapewnić schronienie, Jobs. Może opowiesz mi więcej o podłościach Hezbefa. Okej, okay. A jak to jest z Jobs na przykład? Kolejna noc niespokojnego snu. Muszę zajrzeć do Leilani i sprawdzić, czego dziś sobie życzę. Kryjówka. Wzmacnianie wygnańców. U Jobs możesz sprawdzić stan swoich wygnańców. Stają się oni coraz silniejsi w miarę pozyskiwania nowych rekrutów. Rekruci ulepszają ich kombinacje obrażenia od żywiołów zadawane przez Sylasa i stanowiska sojuszników. Twoja kryjówka będzie powiększać się w miarę pozyskiwania nowych rekrutów. Niektóre obiekty są ulepszane, można też odblokować nowe obszary. Okej. Okay. Okej, okay, pogadajmy jeszcze z Jobs. Jobs, zdałem sobie sprawę, że niewiele o tobie wiem. Co możesz o sobie opowiedzieć? O, fantastyczne historie. Walki na miecze, spiski, ucieczka tunelami, przebieranki, mnóstwo kapeluszy. Tak sobie tylko wykrzykujesz hasła, czy naprawdę to wszystko robiłaś? Mam ponad 300 lat, Sylas. Nic nie jest dla mnie nowe. Chociaż jest jedna rzecz, której nie miałam. Grupy przyjaciół, z którymi mogłabym robić te różne rzeczy. Raz używać grzybów, dzielić się ciastem i knuć zemstę na wrogach. I takie tam. Myślę, że to możesz robić razem ze mną. O rany, naprawdę? No, przynajmniej jeśli chodzi o knucie zemsty. Co do reszty, Leilani chyba lepiej będzie się nadawać. Sylasie, to byłoby wspaniałe. Ile razem grzybów znajdziemy? Pokażę ci mój koszyk na grzybobranie. Nie mogę się doczekać. Okej, okay, więzienie. Jak długo byłaś uwięziona, Jobs? Coś pomiędzy żywotem pająka i żółwia, a w latach miałam wrażenie, że przez wieczność. Znam to uczucie. Gdy siedzisz samotnie w ciemności, czas traci znaczenie.
Ale ja nie byłam sama, pamiętasz? Miałam Hezbefa. Ciągle próbował mnie zmusić, bym używała swoich mocy na różne sposoby. Głównie szturchał. Dawał mi do picia paskudne rzeczy, po których było mi niedobrze. Ale byłaś silniejsza niż jego eksperymenty. Przetrwałaś. Mnie przetrwanie więzienia kosztowało każdy ułamek mojej siły. Zapomniałem, jak to jest być wolnym. Ja po prostu żyję sobie powoli, dzień po dniu. Tak zwykle robię miodle. A skoro o tym mowa, mam ochotę na naprawdę wielką kanapkę. Chętnie się przyłączę. Jak jest twój brat, Rukko? Jest czeladnikiem kowalskim, tak jak ty? Zgadza się. Tata nauczył nas wszystkiego, co wie. Ale czasem wciąż traktuje mnie jak dziecko. W dzieciństwie ciągle się o coś kłóciliśmy. Mój brat zawsze mówił, że jest najbardziej wnerwiającym dzieciakiem na świecie. Czyli nie dogadujecie się ze sobą? Nie zawsze, ale jest moim najlepszym przyjacielem. Zawsze o wszystko rywalizowaliśmy. Ścigaliśmy się, kto szybciej dyma miechem i kto pierwszy rozpali ogień w kuźni. Zawsze dawał mi wygrywać, bo moje życie miało być łatwiejsze. On miał mnie chronić. Nie zawsze był kochanym starszym bratem, ale teraz wiem, że oddałby za mnie życie. A ja zrobiłem to samo dla niego i tak bardzo za nim tęsknię. Nigdy nie miałem brata, ale wygląda na to, że się kochacie. Nie śpisz, to dobrze, mam dla ciebie nowiny. Nie jesteśmy sami w tych lasach. Nasi zjadowcy znaleźli ukryty obóz magów w ruinach Terwizji. Proszę! Będziemy szli do Lux? Posłuchaj, przewodzi im Luxanna, obrończyni korony. Lux? Więc opuściła stolicę. Dobrze zrobiła. To wy się znacie? Znamy się, owszem. A kiedyś... wykradłem jej moce, by uciec z więzienia. Ujawniłem światu jej sekret. Jak poznałeś taką arystokratkę? Lux zwykła odwiedzać mnie w celi. O. Kilka miesięcy temu. Okej. Jest, kurde, ta cela, którą widać nawet na tym. Tutaj, ej, no tej różdżki tu nie powinno być jeszcze, bo na różdżkę zgarnęła dopiero po buncie Sylasa. Ale to jest ta sama cela, którą widać, jak Sylas jest na swoim cinematiku. Zamknięty. Wiecie, na tym jego zwiastunie bohatera. Mam niewiele czasu, Sylas. To nieważne. Przeniosłaś to, o co prosiłem? Tak. To ostatnie książki o Petrucycie, jakie udało mi się znaleźć. I przeniosłam ci coś jeszcze. Słodka bułeczka? Rozpieszczasz mnie, światełko. Po prostu nie chcę, byś jadł więcej szczurów, niż to absolutnie konieczne. Mogłabyś powiedzieć temu swojemu wujowi, by przysyłał nam lepsze jedzenie. Lordowi Eldredowi? Mogłabym spróbować, ale on mnie nie posłucha. To okrutny człowiek. Ale jestem najmłodszą z rodu... Ale chyba... A ja powinno być. A ja jestem najmłodszą z rodu obrońców korony. Nie mogę nic zrobić. Możesz i zrobisz, Lux. Musisz się mu postawić. Masz sobie moc, o której twój wuj może tylko pomarzyć. Opanuj ją, a będziesz niepowstrzymana. Sylasie, ty mnie nauczyłeś. Chciałbym móc ci się jakoś odwdzięczyć. Życie jest długie, światełko. Pewnego dnia może nadarzy się okazja. Przez jakiś czas chyba wierzyła, że naprawdę się zaprzyjaźniliśmy. Sylas, a może weź to zmień, co? Ale jej brat, Garen, dowiedział się, że z nią rozmawiam i zamierzał mnie stracić. Więc wykradłeś moce Lux. Wszyscy poznali jej tajemnicę. Tylko tak mogłem uciec. Nie było innego wyjścia. Gdybyś miał taką szansę, zrobiłbyś to jeszcze raz? Tak. Wiem, że nie jestem dobrym człowiekiem, Leilani. Nigdy nie miałem tego luksusu, by móc się nim stać. Jednak gdybym miał okazję zrobić wszystko jeszcze raz, powiedziałbym jej dlaczego. Żeby zrozumiała, że ja tylko próbowałem przeżyć. W przyszłości, którą budujemy, będzie miejsce na troskę o innych. Nie tylko na przetrwanie. Jeszcze nie słyszałem o takim miejscu,
ale miło to brzmi. Tak przy okazji, Jobs cię szuka. Jest pobliżu placu ćwiczeń. Zresztą chciałem cię zapytać o czas, jaki spędziłeś u łowców magów. Co tu opowiadać? Moja historia jest na każdym afiszu z poszukiwanymi zbiegami. Mówią, że jestem zdrajcą, psychopatą, mordercą. Ta dziewczynka na farmie. Czarodziejka i jej ojciec. Łowcy magów zmusili cię, byś ich zabił, prawda? Nie. To był wypadek. Byłem tylko 12-letnim łowcą magów, który nie rozumiał własnej magii. Próbowałem pomóc dziewczynce uciec, wchłaniając jej moce, ale nie potrafiłem ich opanować. Wszyscy wtedy zginęli, włącznie z nią, a mnie łowcy magów wtrącili do więzienia. To z twojej strony odważne, że próbowałeś ją ratować? Próbowałem dać jej szansę. Szansę, której nie dano mnie. Właśnie dlatego walczymy, aby każdy mag miał tę szansę. Od tej pory żadnych sekretów między nami, Sylasie. Zgoda? Ciekawi mnie, w jaki sposób dało ci się uciec z demacjańskiego więzienia? Dzięki pismom Arcturusa i Odduranda. Sporej dozie szczęścia i pomocy pewnej demacjańskiej arystokratki. Okej, to się powinno odpalić chyba trochę wcześniej. Duranda? Legendarnego demacjańskiego rzeźbiarza? W istocie. Badał Petrucyt, tak jak ty. Dopóki nie przeczytałem pism Duranda, nie miałem pojęcia, że Petrucyt, to co trzymało mnie w więzieniu, może też mi pomóc w ucieczce. Gdy zrozumiałem, że mogę wchłonąć magię w te kajdany, potrzebowałem już tylko odpowiedniego maga we właściwej chwili. Ta część historii nie jest radosna. Słyszałem już wiele smutnych opowieści. Na razie powiem tylko, że w czasie mojej egzekucji Luxanna, obrończyni korony, była w pobliżu, a jest wybitną czarodziejką światła. Lux, obrończyni korony, włada magią światła? A ty wykorzystałeś jej moce? Mam tyle pytań. Tak jak połowa Demacji. Gdy uciekłem z miasta, ona też była do tego zmuszona. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. No, jak nic, powinny się wcześniej te dwie rozmowy odpalić. No chyba, że były po tej misji tej pobocznej do odpalenia, tylko po prostu przez to, że nie sprawdziłem, no to teraz tak to dziwnie wygląda, nie? Kurde, jakby co teraz, trenuje czy co? Okej, kolejny step do skrzydła. O, notka! Zamaskowana pani miłosierdzia, proszę pobłogosław mnie, ty, która dbasz o sprawiedliwość dla zapomnianych i masz w opiece uciskanych. Proszę, by twoje cuchy mnie uleczyły. Okej, jakaś taka modlitwa do Morgany po prostu. Nie wierzę, że powierzyli mu obronę bramy. Mu, czyli komu tak właściwie. Okej, no ni tu nie widzę niestety. Na mapie też nie jest oznaczona, bo na mapie są chyba oznaczeni tylko... Są oznaczone tylko osoby, które mogą mi coś dać, na przykład właśnie Jobs, które mogę sprawdzać, jak wygląda... A te kukły, Timo, ja pierdolę. Osoby, które mogą mi coś dać, jak na przykład właśnie Ruko, który daje mi upgrade'y mojej tej... Upgrade'y moich łańcuchów. Albo... Leilani, u której mogę wykupywać zaklęcia. Ale nikt tu więcej nie jest oznaczony, nie? No dobra. Szybki scout był obozu, nie? No to wystarczy. Ode mnie póki co w tym materiale to będzie tyle. Do usłyszenia w kolejnym zagrajmy w Mage Seeker, w którym będziemy kontynuowali fabułę ów opowieści. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!